Rusza sezon na Dni Miast. Jako pierwsze będą świętować Mysłowice, w których imprezy rozpoczną się w czwartek 30 maja. W czerwcu bawić się będą m.in. mieszkańcy Bytomia i Chorzowa. Paweł Jędrusik. Na Słupnej w Mysłowicach już trwają przygotowania do jutrzejszych koncertów. W czwartek odbędzie się tutaj festiwal Bądź jak Jezus, ale Dni Mysłowic potrwają przez 3 dni. W piątek 31 maja rozpocznie się drugi dzień Mysłowic. Będzie to dzień koncertowy. Na scenie zobaczymy lokalne zespoły mysłowickie, ale także gwiazdę tego dnia, czyli zespół Oberschleisen. Z kolei 1 czerwca Mysłowice będą miały podwójne święto, Dni Miasta połączone z Dniem Dziecka. Z kolei w Bytomiu Dni Miasta ruszają 21 czerwca. To z okazji 770-lecia miasta. Impreza odbędzie się na Placu Sobieskiego, a dla mieszkańców przewidziano kilka koncertów. Będą to m.in. Kult, Nocny Kochanek, Smolasty, będzie to także zespół Baim, Pan Sawian, będzie też nieco gwiazd muzyki dziecięcej oraz muzyki rozrywkowej, w tym gwiazd sceny śląskiej. W Chorzowie Dni Miasta rozpoczną się 28 czerwca, tu też będą akcenty lokalne. Dzień Śląski, bo na scenie wystąpią głównie zespoły śląskie, ale także góralskie, oczywiście strefy dla najmłodszych i atrakcje. Kolejny dzień przenosimy się z Potrzebu Prezydent na Stadion Ruchu Chorzów przy ulicy Cichej 6. Tam dzień poświęcony piknikowi rodzinnemu. Na zakończenie obchodów odbędzie się Festiwal Kolorów.